Dzisiaj, 8 czerwca, rozpoczynamy obchody 25. rocznicy pobytu Ojca Świętego w Tarnowie i beatyfikacji naszej patronki błogosławionej Karoliny. Dzień dzisiejszy, a zwłaszcza dzisiejszy wieczór, to nabożeństwo pokutne połączone z drogą krzyżową. W czasie nabożeństwa pokutnego zostanie poświęcony krzyż, który poniesiemy w drodze krzyżowej i który później będzie osadzony na osiedlu Zielonym. Krzyż poświęci ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. Spodziewamy się i dzisiaj też wiele osób i z naszej parafii, z innych parafii Tarnowa, każdą stację będzie prowadziła inna grupa duszpasterska. Całe nabożeństwo pokutne zakończy się pod krzyżem. Tam na koniec, po osadzeniu krzyża, złożymy kwiaty, zapalimy znicze. Bardzo się cieszę, że jest z nami ksiądz biskup Wiesław. Mimo problemów zdrowotnych, mimo kontuzji, przybył, aby rozpocząć ten obchód tego jubileuszu, aby poświęcić krzyż i aby nam pobłogosławić i na drogę krzyżową, którą za chwilę rozpoczniemy, i na obchód całego jubileuszu. Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie wszystkich witam i życzę, żeby dzisiejszy wieczór przebiegał właśnie w atmosferze Krzyża Chrystusa, a krzyż jest dla nas wszystkim. Krzyż jest dla nas znakiem zbawienia. Krzyż jest dla nas kluczem do nieba. Krzyż jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Wyciągnąwszy ręce na krzyżu, Tobie, Ojcze, złożył w ofierze swoje życie i nadał zbawczą moc sakramentom nowego przymierza. Swoją śmiercią zaświadczył o tym, co ogłosił słowem, że gdy ziarno pszenicy obumiera, przynosi plon obfity. Ciebie więc, Boże, prosimy, niech Twoi wierni, czcząc ten zbawczy znak krzyża, dostępują owoców odkupienia, które Jezus Chrystus wysłużył nam swoją męką. Niech u stóp krzyża umierają dla grzechu, Jego mocą przezwyciężają pychę i znajdują siłę w słabościach. W ucisku niech z krzyża czerpią pociechę, w niebezpieczeństwie szukają w nim ratunku. Wspierani mocą krzyża, niech szczęśliwie przechodzą drogami świata, aż Ty, Ojcze, przyjmiesz ich na wieki do swojego domu w niebie. Prosimy Cię, pobłogosław ten krzyż i wszystkich, którzy będą się przy nim modlić, i obdarz ich obfitością Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Panie Jezu, wpatrzeni w Ciebie, odkupiciela człowieka, będziemy rozważać, ile musiałeś wycierpieć, aby nas zapewnić, jak bardzo nas kochasz. Ubiczowany w cierniowej koronie, wyszydzony, opluty, Ty, Bóg Wszechmogący, stajesz przed swoim stworzeniem, które nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, ja nie wiem czemu, miłością Stacja druga.
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Chryste, przyjmij mękę swoją, światu i raczył. Twój krzyż musi być niezmiernie ciężki. Dźwigałeś, Odkupicielu człowieka, wszystkie zbrodnie, wszystkie grzechy świata. Co to za ciężar, co za brzemię? Lecz Twoja miłość czyni to jarzmo słodkim. Dobry pasterzu, dźwigający na ramionach zagubioną owcę, naucz nas tej mądrości. Błogosławiona Karolino, gwiazdo polskiego ludu, patronko naszej parafii, módl się za nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek na krzyżowej drodze. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Chryste, przyjmij mękę swoją, światu i raczył. Pod tym ciężarem upadasz, Zbawicielu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, także i nasze grzechy, Jezu. Ty nienawidzisz grzech, ale kochasz grzesznika. Twoim upadkiem chcesz go podźwignąć, zrehabilitować, dać szansę powstania, bo kochać to znaczy powstawać. Do krzyża podchodzą teraz przedstawiciele świata pracy i Związek Solidarność. W czasie swej drogi krzyżowej spotkał wielu ludzi. Znalazła się tam również i jego matka. Zbolała, milcząca, ale jakże zjednoczona w tym bólu ze swoim synem. Maryja po macierzyńsku uczestniczy i w naszych drogach życiowych, jest obecna w licznych i złożonych sprawach jednostek, rodzin, narodu. Błogosławiona Karolina również nie była obojętna na sprawy drugiego człowieka. Zawsze gotowa, chętna, wspierająca rodzinę, znajomych, potrzebujących w swojej małej ojczyźnie. I za ramiona też pomaga. Dobrze, dobrze. Szymon z Cyreny pomaga w dźwiganiu krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Żeś przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon najpierw przymuszony, potem chętny pomocnik Odkupiciela człowieka, dobrego pasterza. Jak trudno jest zaakceptować sens krzyża, gdy świat nawołuje do hedonizmu. Spotkanie Szymona z boskim Zbawicielem zaważyło na życiu tego rolnika. I ja mogę być Jezusowym Cyrenejczykiem, gdy mu służę ochotnym sercem w moich bliźnich,
w mojej rodzinie, w sąsiedztwie, tak jak to robiła błogosławiona Karolina. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Chrystusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Święta Weronika stała się uosobieniem odwagi i dobroci. Jezus obdarzył ją odbiciem swojego oblicza, które ona miłosiernie rozjaśniła. Wyrwała się z tłumu złorzeczącego, umiała być sobą. Takich bohaterów nigdy nie brakowało Kościołowi i ludzkości. I nasza tarnowska ziemia może się nimi cieszyć. Choćby błogosławioną Karoliną, świętym Szymonem z Lipnicy, świętą Teresą Leduchowską, błogosławionym Romanem Sitko i innymi. Stacja siódma. Drugi upadek na krzyżowej drodze. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Odkupicielu człowieka grzesznego, upadam i ja w hołdzie uwielbienia przed Tobą. Synu człowieczy, wydany w ręce grzeszników, który przyszedłeś na świat i upadasz pod brzemieniem krzyża, aby zbawić nas. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Ponad miarę umęczony Mesjasz w drodze na Kalwarię nie przestaje być nauczycielem. Wzrusza nas spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami. Wśród okrutnych prześladowców znaleźli się ludzie współczujący Odkupicielowi człowieka. Niewiasty głośno płakały, choć według literatury prawa skazaniec nie zasługiwał na takie współczucie. Ale dobry pasterz odwraca od siebie uwagę i daje pełne troski upomnienie, by opłakiwały raczej własny los i smutną przyszłość swoich dzieci. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek na krzyżowej drodze. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Jezus Chrystus, Bóg człowiek, On, który jest miłością, On, który przyjął zdradziecki pocałunek Judasza, teraz całuje grzeszną ziemię, by jej przywrócić cześć. Tak też czynił jego namiestnik Jan Paweł II, gdy witał i żegnał nawiedzany kraj. Odkupiciel człowieka czyni to pod koniec drogi krzyżowej, królewskiej drogi zbawienia, zwyciężając podłość, przekleństwo, nienawiść. Jezu Chryste.
Stacja 10. Jezus szedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Krańcowe wyrzeczenie baranka bez skazy. Panie Jezu, wszystko nam oddałeś. Gdy Ci złorzeczono, nie złorzeczyłeś. Gdy cierpiałeś, nie groziłeś. Ty, Bóg Wszechmocny, zostawiasz nam wzór, jak postępować w chwilach trudnych, chwilach, które nas przerastają. Musisz wyłamać ręce. Jeden czy dwa? To jest drugi. I to pani Armin. To się nie kończy? Nie, to jest kończy cały czas. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Żeś krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie brak powodów do trwogi. Boją się napaści, wojny, kryzysu, choroby, cierpienia. Jezus również drżał, gdy przybijano Mu dłonie i stopy do szubienicy krzyża. Ale zaufał Ojcu, przyjmował tortury z miłości do Ojca, z miłości do nas, dla naszego zbawienia, z modlitwą na ustach, z modlitwą w sercu. Stacja 12. Jezus na krzyżu umiera. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wymowa krzyża odsłaniająca złość człowieka i jego podłość. Wymowa krzyża odsłaniająca bezgraniczną miłość Boga do człowieka. W krzyżu miłości nauka, miłości wybaczającej, miłości zbawiającej, wiernej aż do końca, aż do wykonało się. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wiara Maryi, bardziej niż wiara Abrahama, była wystawiona na próbę. A jednak jej wiara nie załamała się. Ona trwała w bezkresnym bólu, współcierpiała wraz z odkupicielem człowieka. Ale ta, która stała pod krzyżem Syna, asystuje i nam wszystkim dziś, bo jest naszą matką i naszą orędowniczką. Matko pięknej miłości, wstawiaj się za nami. Uproś błogosławieństwo nam, naszym rodzinom, parafiom, ojczyźnie. Stacja 14. Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Syn Boży uniżył samego siebie,
przyjął najbardziej haniebny rodzaj śmierci, który stanowi kres uniżenia, a więc pokory. A potem złożono go w grobie, tam, gdzie tylko ciemność. Oto moc Chrystusowego krzyża, przeżyta dla naszego zbawienia, dla Twojego i mojego życia wiecznego. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Kochani, stanęliśmy na Kalwarii. Na krzyżu zawisł Chrystus. Mimo że droga nie była łatwa, nawet w czasie tej drogi niektórzy nam ubliżali, oczywiście po pijanemu. Ale głupota ludzka nie ma granic. Stanęliśmy pod krzyżem. Pod tym krzyżem, który będzie nam wskazywał drogę. I będzie dla nas znakiem wiary, będzie dla nas znakiem zbawienia. Krzyż naszego osiedla, krzyż naszej parafii. Tu stał krzyż. Stanął większy, stanął nowy, stanął ten, którego przynieśliśmy na własnych ramionach i własnym trudzie. I na pewno pod tym krzyżem nie jeden raz będziemy się modlić i będziemy prosić. Jest to jedyny krzyż, który stoi na terenie naszej parafii, a równocześnie na granicy parafii Najświętszego Serca i parafii Błogosławionej Karoliny. Krzyż stojący przy jednej z najgłówniejszych ulic Tarnowa, przy alejach Jana Pawła II. Wizerunek Chrystusa zwrócony właśnie w kierunku tej międzynarodowej drogi. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Musimy wspólnie podziękować Bogu za wspaniałą pogodę, która towarzyszyła nam dzisiejszego wieczoru. Dziękuję tym wszystkim, którzy przy tym krzyżu pracowali, trudzili się i przygotowali. Tak łatwo można było krzyż osadzić, ale trzeba było nad tym wcześniej myśleć i wszystko to przygotować. Wszystkim dziękuję. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. Drugi dzień obchodów to sobota, 9 czerwca. Rozpoczyna się festynem w szkole podstawowej numer 9. Wieczorem rozpocznie się apel z papieżem. Apel będzie poprzedzony recitalem pani Marii Bober. Słowo Boże wygłosi ksiądz prałat Karol Dziubaczka. Po apelu wyjdziemy pod pomnik. Tu złożymy znicze i lampiony zapalone oraz kwiaty, aby przez to oddać hołd naszemu wielkiemu papieżowi błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Przez modlitwę apelu jasnogórskiego polecajmy wszystkie nasze rodziny, rodziny naszej parafii, naszej ojczyzny, aby były one zawsze Bogiem silne. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, nasza Matko i Królowo, na apelu w ten wieczór, tak, jak czynię to każdego wieczoru, stając w duchu przed Tobą na Jasnej Górze. Dziś staję na tym tarnowskim wzgórzu w kościele, który jest naszym domem, aby raz jeszcze z całą mocą i miłością mojego serca zwrócić się do Ciebie z ufnością dziecka, które tak bardzo potrzebuje matki. Ty, Matko, jesteś ze mną w każdy czas, a z całym naszym narodem od przeszło 1000 lat. Jesteś w tylu sanktuariach naszej ojczyzny. Jesteś, jak mówi poetka, nigdym ja Ciebie ludu nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła lica. Ja po dawnemu, moc Twoja i siła Boga Rodzica. Dzięki Ci, Matko, że jesteś z nami.
dzięki, że zawsze na nas czekasz, a my możemy powtarzać: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie. Maryjo, Królowo Polski, pamiętam. W ten wyjątkowy wieczór chcę Ci powiedzieć: Maryjo, pamiętam. Pamiętam tamten wieczór i dzień następny sprzed 25 lat, kiedy do Tarnowa przyjechał ten, który był i jest cały Twój, dziś błogosławiony Jan Paweł II. Pamiętam nie tylko dla siebie. Pamięć tamtych dni pragnę przekazać młodemu pokoleniu, synom i córkom tej matki, której na imię Kościół, i tej matki, której na imię Polska. Jak ważną jest pamięć w życiu Kościoła, narodu i każdego człowieka, pouczył nas błogosławiony papież w swojej książce Pamięć i Tożsamość, w której napisał: tę jedność pamięci, która towarzyszy Kościołowi przez wszystkie pokolenia w ciągu dziejów, wyraża w szczególny sposób pamięć Maryi. Jest tak również dlatego, że Maryja jest kobietą. W pewnym sensie pamięć należy do tajemnicy kobiety bardziej aniżeli mężczyzny. Tak jest w dziejach rodzin, w dziejach rodów i narodów, tak jest też w dziejach Kościoła. Wiele motywów tłumaczy kult maryjny w Kościele, obecność tylu sanktuariów maryjnych w różnych regionach ziemi. Drugi Sobór Watykański wyraził to w słowach: Maryja jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Maryja przoduje, ponieważ jest najbardziej wierną pamięcią, albo też ponieważ jej pamięć jest najwierniejszym odbiciem Bożej tajemnicy, która w niej została przekazana Kościołowi, a przez Kościół ludzkości. Pobyt papieża w Tarnowie i beatyfikacja córki polskiego chłopa Karoliny była wielkim wydarzeniem narodowym i religijnym. Maryjo, dziś przyrzekamy pamięć tych wydarzeń przekazać przyszłym pokoleniom. Błogosławiony Janie Pawle II, ufamy mocno w to, że spoglądasz na nas z domu Ojca. Ufamy mocno w to, że wypraszasz zdroje łask i błogosławieństwo Boga dla nas wszystkich. Janie Pawle II, przez Twoje wstawiennictwo prosimy w intencji naszej Ojczyzny, w intencji naszych rodzin, aby nasze polskie rodziny były Bogiem silne. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś ów. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty nam
mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Aby przeżyć drugi z kolei wieczór. Wieczór poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II i błogosławionej Karolinie. Jeśli recital był poświęcony błogosławionej Karolinie, to dalsza część apelu prowadzona przez księdza Piotra ze Słowem Bożym księdza prałata Karola była poświęcona Ojcu Świętemu, błogosławionemu Janowi Pawłowi II i rodzinie, a więc nam. Dziś mija dokładnie 25. rocznica pobytu Ojca Świętego na tym miejscu, na murach tej świątyni i beatyfikacji naszej patronki błogosławionej Karoliny. Było to 10 czerwca 1987 roku. Dzisiaj mamy 10 czerwca 2012 roku. I właśnie dzisiaj jest centralna uroczystość obchodów srebrnego jubileuszu. Główna uroczystość rozpoczyna się o godzinie 10.30. W głównej uroczystości przewodniczy kardynał Stanisław Dziwicz, metropolita krakowski. Będzie trzech kardynałów. Będzie kardynał Nagi, kardynał Macharski, będą arcybiskupi i z naszej metropolii krakowskiej i z innych metropolii i diecezji.
i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. O, jak są piękne stopy zwiastuna dobrej nowiny. Te słowa zostały wyryte na pamiątkowej tablicy w domu biskupów tarnowskich, przywołującej pamiętne wydarzenie z dnia 10 czerwca 1987 roku. Przed 25 laty stopy zwiastuna dobrej nowiny Jana Pawła II dotknęły tarnowskiej ziemi. Oczekiwany z miłością przez wszystkich diecezjan, Ojciec Święty nawiedził Kościół Tarnowski i ozdobił jego oblicze darem nowej, błogosławionej gwiazdy polskiego ludu, Karoliny Kuskówny. Dzisiaj, po 25 latach od tamtego wydarzenia, gromadzimy się w tym samym miejscu, gdzie wówczas znajdował się ołtarz papieski, a dziś wznosi się kościół błogosławionej Karoliny, aby złożyć Bogu ofiarę dziękczynienia za wielkie rzeczy, których dokonuje w swoich świętych i błogosławionych, które objawił nam przez życie błogosławionej Karoliny i błogosławionego Jana Pawła II. W nich orędzie ośmiu błogosławieństw, siejba Bożej Ewangelii, przywołane tutaj w papieskiej homilii, zajaśniało pełnią blasku świętości. Pragnę serdecznie powitać przewodniczącego dzisiejszej liturgii, naszego metropolitę, księdza kardynała Stanisława Dziwisza, bezpośredniego świadka świętości życia błogosławionego Jana Pawła II, któremu przed 25 laty ksiądz kardynał towarzyszył również w czasie wizyty w Tarnowie, dzieląc z nami klimat i radosne przeżycia tamtych dni. Radujemy się obecnością księdza kardynała Stanisława Nagiego, któremu gorąco dziękujemy za trud dzisiejszej podróży do Tarnowa. Serdecznie witamy przybyłego z Katowic arcybiskupa Damiana Zimonia, który był również obecny w tym miejscu przed 25 laty. Duchowo łączy się z nami biskup rzeszowski, Kazimierz Górny, także przez delegację swoich księży infuatów. Pozdrawiamy serdecznie biskupów diecezji tarnowskiej, administratora diecezji Wiesława Lechowicza i biskupa seniora Władysława Bobowskiego. Cieszymy się obecnością licznie zgromadzonych kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz alumnów naszego seminarium. Witamy serdecznie i pozdrawiamy przybyłe na dzisiejszą uroczystość władze miasta Tarnowa z panem prezydentem Ryszardem Ścigałą na czele. Cieszymy się obecnością parlamentarzystów ziemi tarnowskiej i sądeckiej. Witamy przedstawicieli służb mundurowych, Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Dziękujemy za obecność rektorom i pracownikom naukowym tarnowskich uczelni oraz przedstawicielom instytucji życia społecznego naszego miasta. Gorąco witam i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych tutaj diecezjan tarnowskich, przybyłych pielgrzymów, chorych, rodziny i młodzież, a także tych, którzy łączą się z nami dzięki transmisji diecezjalnego radia RDN Małopolska. Eminencjo, księże kardynale, dziękując za dzisiejszą obecność oraz dar skierowanego do nas Bożego Słowa, proszę o przewodniczenie tej dziękczynnej modlitwie, poprzez którą za przyczyną błogosławionej Karoliny oraz błogosławionego Jana Pawła II pragniemy prosić Boga w Trójcy Jedynego o łaskę świętości życia, wytrwałą i ugruntowaną wiarę oraz niegasnącą miłość do Chrystusa i Jego Kościoła. Pochwalony Jezus Chrystus. Jako metropolita krakowski
Przede wszystkim w dniu dzisiejszym pozdrawiam waszego nowego pasterza. Wprawdzie jeszcze nie objął oficjalnie swojego urzędu w katedrze. Nastąpi to za parę dni, ale tak stopniowo wchodzi, uczestnicząc w diecezji w różnych nabożeństwach. A dzisiaj mam radość razem z nim sprawujemy Eucharystię z biskupem administratorem, innymi biskupami, z kardynałem, arcybiskupem z Katowic. Eucharystię dziękczynną, msza święta zawsze jest wielkim dziękczynieniem. Za 25 lat obecności na tym miejscu i błogosławionej Karoliny, a także błogosławionego Jana Pawła II. Jeszcze wyrażam radość, że diecezja tarnowska doczekała się pasterza pochodzącego z tej ziemi, a zdaje się bardzo pragnęli tego. Razem z całym Kościołem Tarnowskim cieszę się. Dziękujemy Bogu za tamto wydarzenie. Dziękujemy także za nominację Ojcu Świętemu obecnego pasterza i prosimy o błogosławieństwo Boga Wszechmogącego dla całej diecezji, dla duchowieństwa, tak licznie zgromadzonego dzisiaj i nowego pasterza. Na początku przeprośmy Boga za nasze grzechy, niewierności i prośmy Go o miłosierdzie. Miłosierdzie nad nami, przebaczenie grzechów, a także o miłosierdzie nad całym światem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy, męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u naszego Boga, siedzącego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czworga zwierząt, padli na twarz przed tronem i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen. Uwielbienie i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone. I to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który się dla nas stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto Słowo Boże. Z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystkie złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja. Czcigodny księże kardynale, księże arcybiskupie, drogi nowy pasterzu Kościoła Tarnowskiego razem z biskupami.
którzy go wspierają. Bracia kapłani, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Dziś powracamy myślą i sercem do wydarzenia sprzed 25 lat. Wpisało się ono głęboko w dzieje diecezji tarnowskiej, liczącej ponad 225 lat. Na pielgrzymim szlaku Jana Pawła II, który po raz trzeci przybył do ojczyzny w czerwcu 1987 roku w ramach II Kongresu Eucharystycznego znalazł się wtedy Tarnów. Tutaj następca świętego Piotra spotkał się z żywym Kościołem, z obfitującą w powołania kapłańskie, zachodne i misyjne wspólnotą ludu Bożego. Tutaj wyniósł do chwały ołtarzy córkę tej ziemi, prostą, wiejską dziewczynę, błogosławioną Karolinę. Wydarzenie sprzed 25 lat nabrało nowego, jeszcze głębszego sensu, gdy 1 maja ubiegłego roku Jan Paweł II został zaliczony do grona błogosławionych i świętych Kościoła katolickiego. Możemy powiedzieć, że tutaj w Tarnowie doszło do spotkania naznaczonego świętością. To spotkanie błogosławionego papieża z błogosławioną Karoliną odsłania przed nami najgłębszy wymiar ludzkiego życia. Przypomina nam dobitnie, że świętość, czyli życie z Bogiem i dla Boga, jest powołaniem każdego człowieka, każdej uczennicy i ucznia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Dzisiaj towarzyszy nam świadomość tej prawdy, prawdy o świętości powszechnej. Jan Paweł II przybył tutaj do swoich. Przecież łączyły go tak bliskie więzi nie tylko z uroczym krajobrazem diecezji stanowiącej część metropolii krakowskiej, ale przede wszystkim z jej ludźmi. Cenił bardzo pasterza diecezji tarnowskiej, biskupa Jerzego Awlewicza. W 1981 roku zaprosił go do wygłoszenia rekolekcji w Watykanie, a pod koniec mszy świętej beatyfikacyjnej w Tarnowie wyniósł go do godności arcybiskupa. Po 25 latach pasterzowania w tej diecezji, a także dla podkreślenia szczególnej służby Kościołowi powszechnemu, zwłaszcza na polu misji oraz w uznaniu służby, jaką spełniał wielokrotnie wobec Stolicy Apostolskiej. Papież dzielił się swymi uczuciami zebraną ogromną rzeszą wiernych. Mówił tutaj wprost 10 czerwca 1987 roku. Raduję się, że mogę być dzisiaj z wami. Ta ziemia od lat była mi bliska. Wpatrywałem się z podziwem w urok jej krajobrazu. Wędrowałem górskimi pasmami i dolinami, wzdłuż potoków. Doznawałem wiele gościnności. Jest mi bliski ten Kościół. A chociaż dzisiaj przybywam do was jako pielgrzym ze stolicy świętego Piotra w Rzymie, to przez lata byłem tu z sąsiadem i doznawałem dobrego, serdecznego sąsiedztwa. Słowa z homilii Ojca Świętego, wygłoszonej na tym miejscu. Ojciec Święty przeprowadził w Tarnowie wielką
egzystencjonalną katechezę, ukazując dzieje wiary na tej ziemi w świetle Słowa Bożego, a zwłaszcza w odczytanej również wtedy Ewangelii błogosławieństw. Kościół Tarnowski, pełniący posługę w nadwiślańskiej i podkarpackiej krainie, mówi papież, odczytuje w orędziu ośmiu błogosławieństw całą swoją z górą tysiącletnią przeszłość na tej ziemi. Od przeszło tysiąca lat rozbrzmiewało tutaj to orędzie, padając na glebę ludzkich dusz jak ziarno, które ci sami ludzie rzucali równocześnie w zagony tej ziemi. Czasem ziemi urodzajnej, która wydaje owoc stokrotny, czasem ziemi trudnej, kamienistej, jak w górach, gdzie nie tak łatwo o urodzajny i obfity zbiór. W kazaniu na górze, na początku swojej publicznej działalności, Jezus przedstawił radykalny program życia i drogi prowadzącej do Królestwa Bożego. Jest to życie i droga człowieka, który w centrum swojej egzystencji stawia Boga, bo wyszedł od Boga i zmierza do Boga. Takiego człowieka możemy nazwać ubogim w duchu, bo jego jedynym bogactwem, jedynym oparciem, jedyną nadzieją jest sam Bóg, Stwórca i Pan. Człowiek ubogi, ale bogaty w Bożą mądrość wie, że nie jest samowystarczalny. Wie, że nie może liczyć tylko na własne siły. Nie może pokładać nadziei przemijających dobra tego świata. Człowiek mądry buduje dom swego życia na skale, czyli na Bogu, na Jezusie Chrystusie. Taki człowiek jest błogosławiony, czyli szczęśliwy. Do takiego człowieka należy Królestwo Niebieskie. Taki człowiek łaknie i pragnie sprawiedliwości i jest gotów za nią cierpieć prześladowania. Taki człowiek nie ucieka się do przemocy. Jest miłosierny wobec swoich bliźnich i wprowadza pokój. Taki człowiek czyni naszą ziemię bardziej Bożą, a więc bardziej ludzką. Do takiego ideału wychowuje nas Chrystus. Do takiego ideału wychowuje nas Jego Ewangelia. Takim ideałem żyli i żyją święci błogosławieni Kościoła. Również każdy i każdemu z nas Jezus proponuje taki program, taką drogę miłości. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Żywą ikoną tego błogosławieństwa jest Karolina Kuskówna. Z jakim podziwem mówił Jan Paweł II o jej postawie, o jej świadectwie, o przesłaniu zawartym w jej męczeńskiej śmierci, które nie przestaje przemawiać po latach, bo autentyczne świadectwo i świętość nie ulegają przedawnieniu, nie starzeją się. Błogosławiona Karolina, przelaną krwią, wypowiedziała dobitne słowo o wielkiej godności kobiety, o godności ludzkiej osoby, o godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne,
jak jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, jaką ma osiągnąć przez Chrystusa. Tak więc święci są po to, żeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Męczeńska śmierć błogosławionej Karoliny przynosi obfity owoc. Pomaga nam ona zrozumieć ewangeliczne słowa. Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Obfitym plonem błogosławionej, prostej dziewczyny tej ziemi jest ruch czystych serc, proponujący młodym uczestnicom i uczniom Mistrza z Nazaretu drogę prawdziwej miłości, odpowiedzialnego przygotowania się do dojrzałego projektu życia. Potrzeba nam dzisiaj w Polsce i nie tylko takiego ruchu, takiej duchowości, w której młodzi ludzie mogą dorastać do małżeństwa, do zakładania chrześcijańskich rodzin, będących wspólnotami miłości i życia. Taki ruch jest znakiem sprzeciwu wobec cywilizacji hedonizmu i konsumpcji degradującej człowieka, nie liczący się z jego powołaniem do wyższych rzeczy, do bezinteresownej miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Taką miłość i taką drogę świętości proponował młodym Jan Paweł II. Był dla nich wymagającym nauczycielem i ojcem. Jak powtarza od samego początku pontyfikatu, młodych dostrzegał przyszłość i nadzieję Kościoła. W młodych widział stróżów poranka, czuwających o świcie trzeciego tysiąclecia. Przypominał im, że mówiąc tak Chrystusowi, mówią tak wszystkim swoim najśredniejszym ideałom, a Chrystus ich poprowadzi, da siłę, by poszli za Nim każdego dnia i w każdej sytuacji. Słowa, które błogosławiony papież wypowiedział w roku wielkiego jubileuszu, roku 2000, podczas Światowych Dni Młodzieży, niech dzisiaj trafią do młodych, do was chłopcy, dziewczęta, młodzi przyjaciele, stanowiący nadzieję Kościoła Tarnowskiego. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć. Z pierwszego listu do Koryntian. Te słowa
Pawła Apostoła skierowane są do nas wszystkich. Wszyscy w konkretnej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej powołani jesteśmy do życia według Ewangelii i doświadczenia o Chrystusie w dzisiejszym świecie, w naszych środowiskach życia, nauki, pracy, a także i w polityce. Błogosławieni Karolina i Jan Paweł II przekonują nas, że świętość jest w zasięgu ręki każdego z nas. Świętość jest naszym powołaniem, a jednocześnie wyzwaniem dla ludzi odważnych, pragnących sensownie przeżyć swoje życie. W Tarnowie Ojciec Święty upomniał się o ludzi mieszkających i pracujących na polskiej wsi. Powiedział tutaj: przychodzę, by razem z moimi rodakami modlić się w Tarnowie. Chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj. Nie przybywam jako znawca rolnictwa. Nie przynoszę w tej dziedzinie żadnych rozwiązań. Pragnę się znaleźć niejako na śladach duszpasterstwa polskiej wsi, polskiego rolnika. Dzielić wasze troski i niepokoje. Przypomnieć i potwierdzić stosunek Kościoła do was. Oczywiście po 25 latach zmieniła się sytuacja polskiej wsi i nie tylko wsi. Odzyskaliśmy suwerenność i wolność, o którą walczyło i o którą modliło się wielu ludzi dobrej woli. Wiemy, jak wielki wkład w to dzieło wolności wniósł Jan Paweł II swoim słowem prawdy, swoją postawą, swoją służbą w Kościele i świecie. Część problemów polskiej wsi znalazła rozwiązanie, ale część nadal czeka na sprawiedliwe decyzje. Stąd nasz apel do odpowiedzialnych za kształt życia społecznego, aby dobro wsi, dobro ludzi zapewniających nam chleb, mieli zawsze przed oczyma i wspierali je mądrymi decyzjami. Dziękuję jeszcze raz waszym biskupom, z biskupem decyzjalnym, za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystość. Towarzyszyłem Ojcu Świętemu we wszystkich jego podróżach apostolskich. Teraz, po latach, powracamy czasem do jego wizyt w różnych krajach i miastach, bo zostawiły one głęboki ślad w życiu kościołów lokalnych i najczęściej stanowiły program duszpasterski na następne lata. Tak było w tym roku w Stanach Zjednoczonych na Florydzie. Tak było 2 tygodnie temu w San Giovanni Rotondo, miejscu związanym z Ojcem Pio. Tak było wczoraj w Lublinie. Tak jest dzisiaj w Tarnowie. Jako, z pokorą to mówię, kustosz pamięci o błogosławionym papieżu, staram się dawać świadectwo o jego życiu i świętości, o jego służbie człowiekowi i światu. Byłem świadkiem jego codziennej modlitwy, pracy i cierpienia. I to przez niemal 40 lat. Byłem też świadkiem jego śmierć, błogosławiony śmierć. A teraz odkrywam z radością, wzruszeniem, jak bardzo nadal Jan Paweł II jest obecny w pamięci
i sercach milionów chrześcijan na całym świecie. Jak towarzyszy w dalszym ciągu współczesnemu Kościołowi na jego drogach wiary. Pozwólcie, że jeszcze dopowiem. Dlatego wznosimy w krakowskich Łagiewnikach centrum Jana Pawła II i ze świątynią. Centrum, nie lękajcie się, aby zachować, utrwalić i przekazać jego dziedzictwo myśli i ducha następnym pokoleniom. To nasz wspólny, Polaków i nie tylko Polaków, przywilej i obowiązek w odpowiedzi na dar takiej miary człowieka i pasterza Kościoła powszechnego. Módlmy się o kanonizację błogosławionego papieża. Tak jak modlimy się o kanonizację błogosławionej Karoliny, aby ich blask świętości jeszcze bardziej oświecał drogi naszego pielgrzymowania do domu Ojca. Błogosławiona Karolino, córko tej ziemi, córko tego ludu, biernego Bogu, wypraszaj nam wszystkie potrzebne łaski, abyśmy pozostali wierni Ewangelii, abyśmy tak jak Ty dorastali do ideału chrześcijańskiego życia zawartego w ośmiu błogosławieństwach. Proś zwłaszcza za młodymi Polkami i Polakami, by zrealizowali w swoim życiu projekt pięknej, czystej i ofiarnej miłości. Błogosławiony Janie Pawle II, oręduj za nami u tronu Najwyższego Pana. Ucz nas, jak otwierać Chrystusowi na oścież drzwi naszych serc, naszych rodzin, wspólnot i środowisk. Ucz nas, jak kochać i służyć. Amen. Najmilsi bracia i siostry, przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionej Karoliny błagajmy Boga Ojca Niebieskiego, aby rozpalił w nas żar swego ducha i napełnił nas taką wzajemną miłością, jaką ukochał wszystkich ludzi Zbawiciel świata. Za Kościół Boży, jeden święty, powszechny i apostolski, aby Pan strzegł i umacniał go na całej ziemi, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Ojca świętego Benedykta XVI, za księdza kardynała Stanisława Dziwisza, za naszego biskupa Andrzeja, za wszystkich biskupów i prezbiterów, aby Chrystus, dobry pasterz, raczył im błogosławić. Ciebie prosimy. Za rodziny,
za rodziców i dzieci, aby mocni w wierze i miłości realizowali wzniosłą misję Kościoła domowego w uświęcaniu wszystkich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za młodzież, aby rozważając Słowo Boże, była wierna swemu chrześcijańskiemu powołaniu, wiodła życie zgodne z wyznawaną wiarą i obfitowała w dobre uczynki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za rolników i wszystkich ludzi pracy, aby przeniknięci duchem chrześcijańskim umieli okazywać bliźnim szczerą miłość i na swój sposób uczestniczyć w Bożym dziele stwarzania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, który zbawiasz wszystkich i nie chcesz niczyjej zguby, wysyłaj modlitw Twojego ludu i spraw za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II, błogosławionej Karoliny i wszystkich świętych, aby przybliżył się dzień, w którym wszyscy chrześcijanie będą stanowić jedno w Chrystusie i bez końca będą głosić Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Rozpoczyna się liturgia Eucharystii. Do ołtarza zbliża się procesja z darami, w której nasi przedstawiciele chcą ofiarować. Delegacja duszpasterstwa rolników z diecezji rzeszowskiej przynosi kryształ z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. Przedstawiciele rolników z diecezji tarnowskiej kosz z płodami ziemi i artykułami spożywczymi. Delegacja Solidarności Rolników Indywidualnych z Paradyża w diecezji radomskiej ofiaruje kopię obrazu Pana Jezusa cierniem koronowanego, miłosiernego z sanktuarium wielkopolskiego. Przedstawiciele służb mundurowych przynoszą rzeźbiony w drzewie herb nowego biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Przedstawiciele młodzieży zaangażowanej w ruchach i stowarzyszeniach katolickich składają w darze ornat z wizerunkiem błogosławionej Karoliny. Delegacja Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie przynosi ikonę i świece błogosławionej Karoliny. Młodzież z parafii błogosławionej Karoliny w Tarnowie, zaangażowana w szkolnym kole Caritas, ofiaruje kosz białych kwiatów. Siostry zakonne składają w darze wyrzeźbioną w drzewie figurę Chrystusa Frasobliwego. Zarząd Solidarności Małopolska przynosi ofiarę pieniężną. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Regionu Tarnowskiego składa w darze chleb, symbol ludzkiej pracy, kwiaty i dar pieniężny na 4 lichtarze, które już zdobią ołtarz w tej świątyni. Procesję zamykają alumni Seminarium Duchownego w Tarnowie, przynosząc chleb i wino, które za moment mocą Ducha Świętego staną się ciałem i krwią Pańską. Złóżmy i my wszyscy zgromadzeni w tej świątyni oraz przy radioodbiornikach nasze osobiste ofiary, szczególnie te duchowe. Złóżmy nasze trudy, cierpienia, problemy codziennego życia. Niech połączone z ofiarą Chrystusa na ołtarzu nabiorą szczególnej wartości w oczach Boga i niech będą wyrazem naszej wiary i miłości Pana.
Ojcze, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy Ci dary we wspomnienie błogosławionej Karoliny. Przyjmij łaskawie, jak przyjąłeś ofiary jej życia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godnego i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie błogosławionej Karoliny ukazałeś cuda swojej łaski. Ona bowiem, naśladując Chrystusa, przelała krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami męczennikami, z błogosławioną Karoliną, z błogosławionym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą prowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź we wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone
po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Rozpoczyna się Komunia Święta. Będzie ona udzielana w całym Kościele Górnym, także w Dolnym, gdyż tam są też wierni. Dlatego podchodzimy do najbliższego kapłana rozdającego Komunię Świętą. Ciało Pańskie przyjmujemy w postawie stojącej, wcześniej oddając cześć Eucharystii przez przyklęknięcie i złożenie rąk. Gdyby ktoś nie zdołał przyjąć Komunii w czasie mszy, to będzie mógł to uczynić w Dolnym Kościele zaraz po skończonej liturgii. Yeah.
módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które błogosławiona Karolina odniosła przez życie i męczeństwo. Spraw, abyśmy umocnieni najświętszym sakramentem pokonywali mężnie wszelkie posługi, pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czcigodny księże kardynale, ziemia tarnowska i Kościół pod wezwaniem błogosławionej Karoliny serdecznie dziękują za celebrę mszy świętej w 25. rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II w Tarnowie. Jesteśmy zaszczyceni obecnością księdza kardynała na uroczystości tak bliskiej naszym sercom. Księże kardynale, trud pielgrzymki do Tarnowa obfity plon da. Wartość tej pielgrzymki każdy tarnowianin i każdy chrześcijanin dobrze już zna. Bóg zapłać. Jakże wymownie brzmią dzisiaj słowa Jana Pawła II, wypowiedziane przed mszą świętą beatyfikacyjną w tym miejscu przed 25 laty. A w perspektywie wiary w święte obcowanie brzmią wręcz jak dziś wypowiedziane do nas przez błogosławionego Jana Pawła. Ludu Boży, ludu powołany w Chrystusie do świętości, ja was tu wszystkich widzę wzrokiem wiary i widzę w was wszystkich tego, który jest szczepem winnym. Widzę Chrystusa, który w was żyje, który w was chce żyć, który chce, ażeby wszyscy z Niego życie mieli, żeby nikt nie był oddzielony. Czy to jest życie, gdyby wszystko kończyło się ze śmiercią i z grobem? W Chrystusie jest życie wieczne. On chce tego życia wiecznego dla nas wszystkich. Dla każdego chce zbawienia. Chce świętości. Po co jest obchodzenie jubileuszy takich jak dzisiejszy? Po to przede wszystkim, abyśmy po raz kolejny uświadomili sobie, że jesteśmy powołani do świętości, do życia wiecznego w komunii z Chrystusem i z wszystkimi, którzy Go podczas ziemskiego życia uznawali za swego Pana i Zbawiciela. I abyśmy podjęli konkretne działania, by wejść na tę drogę i z niej już nie schodzić. Serca nasze są dzisiaj przepełnione wdzięcznością i radością, że temu jubileuszowemu świętowaniu przewodniczył nasz metropolita, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Dziękujemy Ci, księże kardynale, za Twoją obecność, za przewodniczenie liturgii i wygłoszone Słowo Boże, Słowo Świadka, a także za okazywaną często Kościołowi Tarnowskiemu życzliwość i za to, że mimo zmieniających się pasterzy dwóch kościołów, tarnowskiego i krakowskiego, to dobre i serdeczne sąsiedztwo wciąż trwa. Serdeczne podziękowanie kieruję w imieniu nas wszystkich pod adresem czcigodnego księdza kardynała Stanisława Nagiego. Dziękujemy Ci, księże kardynale, za Twoje przybycie do nas i za kolejny Twój dowód sympatii pod adresem miasta i kościoła, w którym spędziłeś jakiś czas swojego życia, w którym mieszkałeś i pracowałeś. Słowo gorącego podziękowania kierujemy pod adresem Twoim, księże arcybiskupie Damianie. Dziękujemy Ci nie tylko za dzisiejszą obecność, ale również za stworzenie warunków i klimatu,
by kult błogosławionej Karoliny Kuskówny mógł się rozszerzać w archidiecezji katowickiej. Proszę w imieniu nas wszystkich również przekazać słowo pozdrowienia księdzu arcybiskupowi Wiktorowi i łączności duchowej na modlitwie, który podjął pierwsze kroki, abyśmy mogli dzisiaj świętować ten piękny jubileusz. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do tej pięknej świątyni pod wezwaniem błogosławionej Karoliny, delegacji osób duchownych i świeckich sąsiedniej diecezji rzeszowskiej. To słowo podziękowania kieruję pod adresem księdza infuata Wiesława Szurka i proszę się, księże infuacie, o przekazanie naszych ukłonów i pozdrowień księdzu biskupowi Kazimierzowi, który sprawuje pieczę nad diecezją, której patronką jest właśnie błogosławiona Karolina. Dziękujemy serdecznie za przybycie i modlitwę wszystkim zaproszonym gościom, osobom duchownym, życia konsekrowanego, przedstawicielom władz różnych szczebli oraz środowisk społecznych, zawodowych, politycznych i intelektualnych. Szczególnym wdzięcznym spojrzeniem obejmujemy młodzież, rolników i robotników oraz ich duszpasterzy. Kościół Tarnowski jest wdzięczny za dar błogosławionej Karoliny Kuskówny i za wszystkich, którzy do jej uczczenia przyczynili się w tych jubileuszowych dniach. Wśród nich należy zauważyć proboszczów parafii rodzinnej błogosławionej Karoliny, księdza Zbigniewa Szostaka oraz proboszcza tej parafii, księdza Stanisława Dudkę, oraz dyrektorów Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, księdza Pawła Płatka i dyrektora Wydziału Młodzieżowego Kurii, księdza Pawła Górskiego, jak również wszystkich kapłanów, moderatorów Duszpasterstwa Młodzieży. Niech słowa serdecznej wdzięczności przyjmą wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w jubileuszowe świętowanie beatyfikacji naszej rodaczki Karoliny. Jeszcze jednej osobie należy się pamięć i wyjątkowe słowo wdzięczności, która to osoba była spiritus movens całego procesu beatyfikacyjnego córki Tarnowskiej Ziemi. Oczywiście mamy na myśli świętej pamięci arcybiskupa Jerzego Ablewicza i wierzymy, że w przestrzeni ducha i wiary również łączy się z nami, jest tutaj obecny. Kierowani miłością i wdzięcznością wobec tego arcypasterza, pomódlmy się za niego. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Umiłowani bracia i siostry, odejdziemy z tego miejsca naznaczonego stopami zwiastuna dobrej nowiny błogosławionego Jana Pawła i historycznym wydarzeniem beatyfikacji Karoliny Kuskówny z przekonaniem, że przeszłość kształtem jest przyszłości i zarazem z nadzieją, że z tej przeszłości czerpiać będziemy mądrość na przyszłe, dobre i święte życie. Na taką przyszłość prosimy Cię, Księże Kardynale, nasz Metropolito, o pasterskie błogosławieństwo. Niech ono spłynie obficie na nas wszystkich, na całą rodzinę Kościoła Tarnowskiego i jej nowego arcypasterza, biskupa Andrzeja, który w najbliższy piątek obejmie pieczę nad naszą diecezją. Oby to pasterzowanie naznaczone było również kanonizacją córki naszej tarnowskiej ziemi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.